I teraz jeszcze wiedziony troszkę tym, że pomaluszku coraz więcej ludzi jakby ogląda to moje świadectwo, tak dla dopowiedzenia o kwestii kasy. Doświadczyliśmy nieprawdopodobnej, dość często używam słowa nieprawdopodobne, natomiast naprawdę wiele nieprawdopodobnych rzeczy z punktu widzenia ludzkiego się dzieje, w związku z tym być może tak często to słowo używam. No, ale to, co się nam wydarzyło, to jest wręcz zadziwiające. Ilekroć mówię to różnym ludziom, gdzieś tam jakieś świadectwa, gdzieś przy jakiejś tam pierwszej, lepszej ewangelizacji, a robię tego trochę, bo gdziekolwiek jestem, to tak jak powiedziałem gdzieś tam wcześniej, staram się mówić o Panu Bogu i to w taki sposób właśnie o mocnym Bogu, o Chrystusie, który tutaj jest, leczy, uzdrawia i który współdziała, który nie jest jakimś tam Bogiem kołkiem w niebie, tylko właśnie Bogiem wspaniałym, cudownym, który stoi gdzieś tu i cały czas podpowiada ci, podsyca cię do działania dobrego. Nam się zdarzyło niestety po nawróceniu prostować wszystkie ścieżki i to nawrócenie od 25 stycznia skutkowało tym, że na przestrzeni kolejnego roku byliśmy kompletnie bez kasy. Jeszcze wcześniej prowadziliśmy jakąś firmę, zaczęliśmy zarabiać piękne pieniądze. Kupę pieniędzy było, natomiast krótko, ponieważ firma, z którą pracowaliśmy, taka pewna spółka akcyjna, telefoniczna, nas wykręciła na prawo i lewo. Wystawiliśmy mnóstwo faktur jako firma, rodzinna firma, wystawiliśmy mnóstwo faktur na pieniądze, które nam się zwyczajnie należały, a oni nam nie płacili. I po jakimś tam czasie, po jakimś długim czasie, niestety okazało się, że zbyt dużo tych faktur wystawiliśmy, bo oni nie spodziewali się nam płacić. Tak się niestety wydarzyło, że byliśmy w sądzie, cała machina sądowa i jakieś tematy pod tytułem spóźniony czas odwołania. No, w każdym razie mieliśmy długów, dla mnie nie długi takie, że myślę sobie do końca życia, teraz kiedy byłem bankrutem, mówię teraz kiedy jestem bankrutem, to 50 czy 60 tysięcy, które mieliśmy do tyłu, to były pieniądze, które nigdy nie spłacę, bo nie było żadnych wizji na lepsze jutro. Natomiast Bogu dziękować. Właśnie wtedy Pan Bóg wkroczył w nasze życie, wtedy się nawróciłem i wiedziałem na 100%. Odnośnie wiary, o której mówiłem powiedzmy tam w poprzednich odcinkach. I nie wiem, jak to się dzieje, natomiast Pan Bóg jak zaczyna wlewać tą wiarę, to po prostu nie jesteś zachwiany w żaden sposób. Mnie wlewał tyle wiary w Jego istnienie, w Jego pomoc. Już pomijam fakt, że pewnego pięknego dnia widziałem uzdrowienie mojej żony Torbiela w wielkości 5 cm. Lekarze mówili, że miała już termin do szpitala. Takie torbiele powyżej 5 cm się jeszcze raczej nie wchłaniają. Raczej, dlatego że lekarz, który badał moją żonę i miał ją pod kontrolą, jest to udowodnione badaniami, powiedział po tym, jak została uzdrowiona w cudowny sposób. Pojechała na mszę świętą z modlitwą o uzdrowienie i tam pewien ksiądz nałożył na nią ręce, tak po katolicku, tak po bożemu, modlił się gorliwie, taki nowoczesny ksiądz, nazywa się ksiądz Cyran Włodzimierz, taki nowoczesny wtedy. Mówiłem, to jest ksiądz, tutaj mikrofon i wtedy znowu nabity kościół, to było w Częstochowie w parafii świętego Józefa, nabity tak, że nie było gdzie, tam po prostu wszyscy stali i nawet ruszyć się nie szło. I ten ksiądz pyta się, czy jest ktoś, kto chciałby coś, jakieś świadectwo dać. Moja żona, jako że 2 dni wcześniej modliła się, modlono się nad nią, bo byliśmy neofitami, byśmy nowi w temacie, więc 2 dni wcześniej modliła się nad nią taka grupka dwóch chyba czy trzech dziewczyn, modliła się i ten tormiel znikł jej o 2 cm. W ciągu jednej chwili była u lekarza i ten lekarz mówi, to jest niewiarygodne. Natomiast zaraz za chwileczkę pojechała na tę mszę i ksiądz się pyta, czy ktoś jest uzdrowiony przez Pana Boga. I moja żona leci jak nie wiem co, mówi o tym, że ten torbiel jej znikł 2 cm, że ma już tylko 3 cm i że nie musi iść do szpitala, że takie rzeczy i takie tam. I w pewnym momencie już chce iść. Jeszcze ksiądz mnie jakoś tam zawołał, ja też miałem dać jakieś świadectwo, bo ja jestem taki świr katolicki, gdzie jak dla mnie to wszystko
od samego początku była jazda bez trzymanki, potem mi powiedziano, to lepiej tak nie mów, że jazda bez trzymanki. Natomiast ja mam takie dość spojrzenie, no swoje zresztą. Wierzę, że to Pana Boga, bo wyobrażam sobie tą jazdę bez trzymanki w ten sposób, jak nie wiem, pewnie każdy oglądał film Titanic, nie? I ta dziewczyna, która tak stoi, ten cały Leonardo DiCaprio, mówi, teraz pójdź, zamknij oczy i widzisz same morze. I ona taka zachwycona, to ja tak siebie widzę, jak przede mną cały świat, jak jestem nawrócony, to przede mną cały świat, widzę całe niebo, bo za mną stoi Chrystus, który mnie w razie czego zawsze złapie. Takie mam podejście, w związku z tym cały czas gdzieś tam powtarzam, że dla mnie to jest jazda bez trzymanki. Bycie z Chrystusem to jest jazda bez trzymanki. Jak nie masz kasy, to ta kasa się znajdzie. Zaraz o tym popowiem. I wtedy moja żona właśnie poszła. Ja tam coś też powiedziałem, ludzie się pośmieli, potem mi ktoś powiedział, że po tym jak powiedziałem, że jazda bez trzymanki z Panem Bogiem, to się ponoć ktoś nawrócił z tego, nie wiem dlaczego, że jazda bez trzymanki. Myślę, że napawało to go optymizmem, że on też może się nie trzymać, nie musi się trzymać kurczowo tych swoich przyzwyczajeń, a Pan Bóg go wyprowadzi. Natomiast najważniejsze jest to, że już wychodzimy, a ksiądz powiedział, czekaj dziecko, Pan Bóg chce dokonać dzieła. Dokończyć dzieła. Wszyscy patrzą na bity kościół, a ksiądz nakłada na nią rękę, modli się i po kilku czy kilkunastu sekundach modlitwy moja żona ma taki spoczynek, to się nazywa spoczynek w Duchu Świętym. Taka moc Boża stąpiła na nią, że ona po prostu glebnęła, w sensie taki miała spoczynek, w sensie Duch Święty jak wstępuje, to po prostu nie wiesz co się dzieje i leżysz na ziemi. I ona leżała tam z 2 minuty, ksiądz się dalej modlił, wstała, przyszła, zaczęła płakać, szczęśliwa, no, Pan Bóg uzdrawia, cuda wianki i tak dalej, nie? Wracamy do domu, okazuje się, że idziemy do lekarza, a lekarz mówi, znaczy idziemy do lekarza, znaczy ona idzie do lekarza, ja czekam, ona taka podekscytowana, wskakuje na fotel, lekarz bada, co pani z tym zrobiła, bo z czym pani tu przyszła? Ona mówi, no z tym torbielem. No a co pani z nim zrobiła, bo go nie ma, nie? I takie rzeczy się dzieją, więc jak ja widziałem takie rzeczy na moich oczach pierwszy raz przywiozłem osobę, która z kolanami miała problemy, 19 lat, chciała pracować w hospicjum. Ja ją przywiozłem, bo gdzieś tam ją ewangelizowaliśmy jak neofici, nie? Bo neofici mają zawsze największego powera. Daj Boże, abym miał cały czas. W każdym razie gdzieś tam ją ewangelizuję, zawieźliśmy ją właśnie na tą mszę z modlitwą o zdrowienie. Okazuje się, że ona cały czas gdzieś tam w głębokości prosiła o to, żeby miała zdrowe nogi, zdrowe kolana, że Pan Bóg jej uzdrowił kolana, bo ona chce klęczeć przed Nim. Naprawdę tak mówiła i taką miała intencję. I jak jej uzdrowi nogi, to ona będzie pracowała w hospicjum. Wyobraźcie sobie, że na moich oczach to się działo przez w ciągu 2,5 godzin, 3, może 3. Ona w pewnym momencie staje sama, bo myśmy jej pomagali klękać i pomagaliśmy jej wstawać. A patrzy, ona stoi, nie? W pewnym momencie mówi, że ona płacze i mówi dalej i nie może uwierzyć, ale na kolana jej nie bała. Mówi, co ty, taki podekscytowany, mówi, wow, taki czad, nie? Bo pierwszy raz, to wtedy był pierwszy taki cud, nie? Bo to pierwszy raz w ogóle, na własne oczy. I to sam przywiozłem tą osobę, więc dla mnie to był taki czad, że aż głowa siada. No i idę do tego księdza, mówię, przy księdza, uzdrowiona, to tamto. Mówię, no to Bogu dziękować. Nie? Za miesiąc się spotykam z tą osobą i z tą Anetą, znowu ją przywożę. Mówię, jak Aneta i co? Mówię, dalej to nie mogę uwierzyć, jest cudownie, nie boli mnie kolana. No to ja lecę do tego księdza, jak taki człowiek Boga i mówię do księdza, przy księdza, uzdrowiona, cudownie, po miesiącu, ale nie może dalej w to uwierzyć. A ksiądz mówi, ty powiedz, żeby przestała tak mówić, tylko niech Bogu dziękuję, bo Pan Bóg może jej to zabrać. A ja się pytam, może? No pewnie, że może. No to i lecę, nie? Mówię, Aneta, przestań mówić, że nie możesz to uwierzyć, bo Pan Bóg może to zabrać. Dobra, przestaję. Także takie rzeczy się dzieją. Natomiast my, jak żeśmy się nawracali, staliśmy się bankrutami. Natomiast byłem bankrutem, ale zakochanym. Ja byłem po prostu, jakbyście sobie wyobrazili, małolata zakochanego, albo małolatę, bo dziewczyny bardziej to przeżywają, zakochanego, zakochaną w swoim jakimś no, wymarzonym chłopaku. Tak ja byłem po prostu zakochany, za wtopiony, orałem Pismo Święte przez 4 godziny dziennie. Czasami mi tego brakuje,
Chociaż jest taki czas właśnie, że wracam częściej do czytania Pisma Świętego, więcej Pisma Świętego, więc to był taki czas, gdzie orałem pismo, katechizm Kościoła Katolickiego, wszystko, ja byłem obudowany, gdzieś tam jakieś internety, księdza Pawlukiewicza, innych kaznodziei, wszystkich katolickich mnie najbardziej interesowali katolicy, bo stwierdziłem, że mamy takie bogactwo, a wszyscy korzystają z protestantów, takich czy innych. Ja nie mam nic przeciwko, jakoś tam wielce, ale trzeba wykorzystywać to, co się ma, a potencjał mamy przeogromny i duży. Więc byłem obudowany i pamiętam przez 12 miesięcy, bez kasy, z półdepresją taką ludzką, ale zakochany w Panu Bogu, bo nie miałem pomysłu na żaden biznes, nie miałem pomysłu na nic. Jeszcze wszyscy dookoła kręcili, nie miałem żadnych pieniędzy. Z miesiąca na miesiąc było nam coraz trudniej, bo nie było pieniędzy, a myśmy byli utrzymywani przez Boga i ludzi, byśmy na łasce Boga i ludzi przez 12 miesięcy w tak dziwaczny sposób, że brakowało nam na przykład 500 zł, przyszedł rachunek na 500 zł, a ja co robiłem? Jak zwykle, codziennie, dzień, rano, po południu, mówię, żona płacze obok mnie, mówi, nie mamy 500 zł na zapłatę, takie tam. Ja mówię, skarby, no co ci mogę powiedzieć? No nic nie mogę. Normalny facet, jakby stał obok, to powiedziałby do mnie, chłopie, ty się weź do roboty. A ja nie miałem pomysłu na robotę, nie miałem w ogóle pomysłu na to. Byłem znegowany, znaczy byłem zepsuty, byłem zmęczony całym prowadzeniem tego biznesu, bo to ta bankructwo mnie wyczerpało w taki sposób ludzki. Natomiast miałem właśnie ciąg ku Panu Bogu. I mówię, no co mogę zrobić? Zaglądam do Pisma Świętego, dobra, pomódlmy się i poczytajmy. Może Pan Bóg nam coś powie, nie? Otwieram Pismo Święte, a tam w jednym z... Tam jakiś psalm, nie bój się, robaczku, ja zadbam o ciebie, bylebyś mi tylko ufał, coś w tym rodzaju. Więc ja pokazuję, no popatrz, no Pan Bóg mówi. A ona mówi, no ale co my zrobimy, kasy nie ma, nie? Ja mówię, no ale ja wierzę, ufam Panu Bogu, że będzie, że coś się w tym stanie. Za 2 dni przychodzi jakaś informacja z opieki i mówi właśnie, najciekawsze, że mieliśmy mieć 500 zł, dostaliśmy rachunek na 500 zł, a opieka nam przysłała informację, że będzie nam tam przez 2 czy 3 miesiące płaciła 514 zł. Ja jak berety, tyle ile trzeba. Pan Bóg jest taki, że On ci da dokładnie tyle ile trzeba. No chyba, że się modlisz o więcej, bo Pan Bóg jest Bogiem wszechmocnym, nie jest Bogiem minimalistą, tylko maksymalistą. Zaraz to jeszcze dopowiem o niektórych rzeczach, bo to jak mówię, no, splot tak nieprawdopodobnych wydarzeń dzięki wierze okazało się, że Pan Bóg wszystko naprawiał. Okazuje się, że przez 12 miesięcy doszło do tego, że nawet, jak już się tak uzewnętrzniam, jest taki no, cudowny mój brat, chwalę Pana za to, że on jest, prowadzi biznes. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, natomiast na pewno ma na imię Janusz, on wie, o kim mówię. I dla mnie to było niezłe upokorzenie, dość duże upokorzenie, że musiałem brać od drugiego mężczyzny pieniądze. Natomiast dostaliśmy, pamiętam jak dziś, moja żona znowu płacze, formujemy się, gdzieś tam jesteśmy cały czas, jesteśmy na jakiejś małej grupie takiej formacyjnej. Ona płacze, bo już naprawdę nie dajemy rady. A wiecie, jak to faceci, facet mówi, damy radę, nie? Mimo, że nie da rady. I w końcu Janusz pyta się, ile potrzebujecie do niej. Ona mówi, a ja mówię, nie, damy radę. A mówi, ile potrzebujecie? Dobra, jakoś sobie poradzimy. Nie wiedziałem jeszcze jak, natomiast mówię, jakoś sobie poradzimy. A on przestał ze mną rozmawiać, mówi, ile potrzebujesz? A ona mówi, no tyle, ile żeby to zapłacić, to chyba 1200 czy 1300 zł. I najciekawsze było to, że ja miałem pojechać po te pieniądze. Ja miałem wyciągnąć rękę i wziąć te pieniądze. Ci, którzy... Myślę, że każdy mnie rozumie, przynajmniej każdy mężczyzna mnie rozumie, że jeżeli nie ma kasa, musisz brać niejako jałmużnę. To jest to trudne, bardzo trudne przeżycie. I oczywiście nigdy bym nie chciał ponownie, natomiast lepiej by mi, już teraz lżej by mi to przychodziło. Dlaczego? Ponieważ ktoś mi wytłumaczył, bo ja nie chciałem pojechać po te pieniądze. Natomiast jedna z dziewczyn, pamiętam, chyba Kasian, powiedziała, jak nie weźmiesz tych pieniędzy, to okażesz się jeszcze bardziej pyszny niż to, że niż to wszystko. Dlatego, że on ci daje to z miłości, z tego, co ma nadmiar. A on jest dobrym człowiekiem, więc jeżeli ci daje, to weź, bo on to z miłości bierze. To mi pomogło oczywiście, natomiast cały czas mnie to bolało. I potem było jeszcze wiele, wiele różnych rzeczy. O tym będę może kiedy idzie mówił, bo czasu braknie. Natomiast chcę dokończyć tą całą historię. I tak przez 12 miesięcy byliśmy na łasce Boga i ludzi. Nie było kasy, ale najciekawsze było to, że nigdy ani jednego miesiąca nie brakowało nam na jedzenie.
Jak się Amelia powiła, nasza córka się powiła, ostatnie dziecko w wieku 41 lat, urodziło nam się dziecko, ponieważ wcześniej nie dopuszczaliśmy możliwości u nas we wspólnocie, to taka wspólnota Mamre, to w tej wspólnocie, jak ktoś wchodzi do wspólnoty, to zazwyczaj rodzą mu się nowe dzieci. I tak tam się zdarzyło. Ja mam parę osób, które w wieku 40-41 lat już pozamykani, nie, już mają dorosłe dzieci, a tu się okazuje, że otwierają się na życie, my również. I w tym czasie, kiedy nam się Amelia powiła, my popadamy w największe długi, największe problemy. Najciekawsze, jak się urodziła, to nie było, to mieliśmy kilka wózków, dlatego że wspólnota daje tak niesamowite wsparcie. Mieliśmy kilka wózków, mnóstwo ciuchów i to wszystko spływało gdzieś tam ze wspólnoty ludzi, którzy cię kochają, bo widzą, że masz biedę, że widzą, a nawet jak nie masz biedy, to to, że się we wspólnocie pomaga. Więc ta nasza katolicka wspólnota, te wszystkie katolickie wspólnoty to są przecudowne twory Pana Boga, które mają pomagać tu i teraz, nie tylko tak, jak wiecie, we wspólnotach parafialnych niestety nie znamy się. I problem polega na tym, że znak pokoju to sobie tylko tak, nie? Przekażcie sobie znak pokoju, to nikt nie patrzy prawie w oczy. Jak ja patrzę komuś albo jeszcze wyciągam rękę, to taki patrzy jak na zjawisko, na zdziwionego kolesia, który no jeden z wybija się jak Filip z kanopi i chce podać rękę. No nie mają wyjścia, bo ja cały czas trzymam tą rękę, w związku z tym ten pokój, oczywiście jeszcze dzielę się uśmiechem, więc to tak czasami bywa, do czego gorąco zachęcam, bo ludzie powinni się bardziej zająć. Natomiast we wspólnocie takiej, jakiej my jesteśmy, tam się ludzie raczej znają, znaczy się ludzie znają i prawdziwie kochają. Zdarzają się różne rzeczy, natomiast w większości przypadków chcą ci pomóc i jesteśmy od tego, żeby jeden drugiemu pomagać. Przez 12 miesięcy byliśmy na łasce Boga i ludzi. Nigdy nam nie brakowało jedzenia, to co mieliśmy mieć, to mieliśmy. Nigdy nie było fajerwerków w tym czasie, natomiast kochaliśmy do Pana Boga do szaleństwa. Ja chciałem iść do więzienia. Tak jak wspominałem wcześniej, już od 3 lat chodzę do tego więzienia i dla mnie bracia w więzieniu potrzebujący, to są moi bracia, tam to jest moje miejsce niejako. Ludzie się śmieją, że ja idę do swoich. No, szczerze mówiąc, kiedyś za młodego, za pobicie miałem wyrok w zawieszeniu. Bogu dziękować nie siedziałem, więc ciągnie mnie do swoich. Byłem szybki, sprawny i tak dalej. Co prawda nie pobiłem gościa, żeby była jasność. Mówią, że wszyscy skazani mówią, że jest niewinny. Natomiast ja faktycznie tylko gościa spacyfikowałem w postaci tego, bo uderzył mojego szwagra, więc go spacyfikowałem, położyłem i go nie dotknąłem, ale paru moich znajomych dobiegło i go zaczęło tam okładać. Zanim ich odgoniłem, to niestety dostał parę razy, ale razem z nimi no, dostałem to, co dostałem, dostałem wyrok. Natomiast właśnie zacząłem chodzić do więzienia i tak dalej. I dzieliłem się i wszystkie wiele rzeczy robiłem. Chciałem iść do więzienia, to tam, to różne rzeczy. No, cały czas byłem w Piśmie Świętym i orałem, że tak powiem, Pismo Święte. Szukałem wszelkich porównań. Jak byłem na mszy świętej z modlitwą uzdrowienie, to patrzyłem, czy to, co się tam działo, ma odzwierciedlenie w Piśmie Świętym, bo dla mnie Pismo Święte miało być najważniejsze. W związku z tym tak się właśnie zdarzyło, że to Pismo Święte sprawdzało to wszystko. Po 12 miesiącach pojawia się ciotka, ukochana ciocia Jadwiga, którą widzieliśmy, ja widziałem ją raz w życiu, moja żona dwa razy. I ta ciotka, wyobraźmy sobie, ta ciocia bardzo starowinka taka, ledwo, w takim mieszkaniu mieszka. Myśmy ją zaprosili na święta, okazuje się, że też znowu pieniędzy nie ma, bo myśleliśmy, że już się coś wyprostuje, bo tam jakieś różne rzeczy miały przyjść. Okazuje się, że nie wyprostowało, za 20 zł żona kupiła dzień wcześniej kapustę i nie mieliśmy w ogóle pieniędzy, u teściowej mieliśmy spędzać święta, a tu jeszcze ciotka zaproszona, więc jakoś kombinowaliśmy, jak jej to powiedzieć. Ale jak ją wiozłem, to ona mówi, ale ja chcę koniecznie do was przynajmniej na chwilę wpaść. I siada nas przy stole i mówi, mam dla was prezent. I wyciąga 6 000 zł. Ja po prostu szał pępka. Żona jak zwykle płacze. Ja po prostu nie wiem, co powiedzieć. I dla nas no, niesamowite. W ciągu jednego dnia węgiel kupuję, bo już nie było węgla. Nic. I mamy te 6 000. Mamy za co robić święta bogate. Ale pomimo wszystko i tak mówię, jak bardzo kocham Pana Boga. Opowiadam jej o tym. Zaprowadzam. Na mszę jeździmy. To na świętach. Opowiadam o tym, jak ja pokazuję prezentację, bo taką prezentację w PowerPoincie na
podstawie pasji zrobiłem. Mówię jej o tym wszystkim, jak Pan Bóg robi wiele rzeczy. Już w tym czasie wiele uzdrowień widziałem i tak dalej, i tak dalej. I wyobraźcie sobie, że ciocia wyjeżdża, powiedziała na odjazd, jak ją odwoziłem, mówi, że ona jeszcze nigdy na takich rekolekcjach nie było jak u nas. Więc było to naprawdę dla nas wielkie szczęście, że ona, oprócz tego, że ona też zyskała z tego coś. Ale oprócz tego, na przestrzeni kolejnego półtora miesiąca daje nam takie pieniądze, że wychodzimy z długów. Ciotka Stychów, ciocia Jadwiga Stychów, nie z Ameryki, nie wyglądała na majątną. Ona po prostu zmarł jej mąż i był jako górnik, to dostawała duże emerytury, więc miała dużo na koncie. Daje nam takie pieniądze. Jeszcze w międzyczasie zaczynają nam się układać inne sprawy. Pan Bóg jak zaczyna błogosławić. Ja pamiętam jeszcze, że wcześniej, zanim ta bieda przyszła, mówię, ja to już dzisiaj jak Hiob mogę być, nie? Nie zdawałem sobie sprawy, o czym mówię w ogóle. Natomiast jak byłem przećwiczony, przeorany przez te 12 miesięcy, a po 12 miesiącach wyszła wolność, bo tu pieniądze były, tam pieniądze, to się zaczęło układać. I się okazało, że byliśmy bez długów. Potem założyliśmy, w sensie takim, że cała rodzina założyła firmę. Firma świetnie prosperuje, więc to takie nieprawdopodobnie rzeczy się dzieją właśnie ze względu na to, że kochamy Pana Boga. Wiecie, co powiedziała ciocia? Że daje nam te pieniądze ze względu na to. Te wszystkie pieniądze, które dostaliśmy, ona to jasno parę razy wytłumaczyła i powiedziała. Dostajecie te pieniądze, daję wam te pieniądze ze względu na to, że widzę, jak kochacie Pana Boga. Więc takie przesłanie odnośnie kasy, jak kochasz Pana Boga, to wszyscy to widzą i będą ci sprzyjać. Zacytuję, jak nie zacytuję, to ci przynajmniej zasugeruję, bo akurat jestem poza domem. Zacytuję ci w każdym razie, zasugeruję. Księga Liczb, 6 rozdział, 20, bodajże 2, czy 24, czy 20 werset. No tam niedużo w te czy we w te, bo chyba Pisma Świętego nie mam. W komórce gdzieś mam, ale nie będę szukał. I piszę coś takiego. Niech Pan Bóg rozpromieni swoje oblicze. Niech cię błogosławi. Czekajcie, zaraz tutaj. Albo dobrze, sami sobie przeczytajcie jako zadanie domowe. Natomiast chcę przez to tylko powiedzieć, już kończę. Okazuje się, że mam lepsze konto na YouTubie, bo jakoś tam to zrobiłem. Jestem świeży, więc wybaczcie, że to dopiero teraz, bo tam po 10 minutach było to. Natomiast chcę powiedzieć takie przesłanie, że jeżeli kochasz Pana Boga i kochasz Go do szaleństwa, to On się o Ciebie zadba. On się o Ciebie zatroszczy. Jesteś facet? Zatroszczy się. Jesteś kobieta? Na pewno się zatroszczy. To jest Bóg wszechmocny, Bóg, dla którego kasa. Jaki to problem kasa? Chcesz mieć 50 tysięcy? Oczywiście, żebyście mnie źle nie zrozumieli. To nie tak, że prosisz, Panie Boże, ja chcę teraz 50 tysięcy. I on ci chlas da. To lotek. Księga życzeń. Dobrze, że nie zażalaj. Nie o to chodzi. My mieliśmy problem. Kiedyś nam ktoś powiedział, proście, bo Bóg jest Bogiem konkretów. Jeżeli potrzebujecie na przykład tyle, to o tyle proś, bo On jest Bogiem, który chce od Ciebie konkretnie usłyszeć. Natomiast ja mogę zaświadczyć tylko, albo aż zaświadczyć, że Pan Bóg tych, których kocha, Pan Bóg tym, którzy Go miłują, przygotował takie rzeczy, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Pan dla tych, którzy Go miłują. Gwarantuję, autorytetem Kościoła katolickiego, a znam już trochę ten Kościół katolicki, Kościoła, który założył sam Chrystus, że jeżeli gorliwie, z modlitwą będziesz i z wiarą ogromną, o którą poprosisz, o czym mówiłem wcześniej, jeżeli zbudujesz wiarę, jeżeli poprosisz o tą wiarę, a ta wiara będzie ci dana i będziesz cały czas się gorliwie modlił, to Pan Bóg da ci wszystko, o co poprosisz. Takie zapewnienie dostaliśmy. Bo kto w imię moje, gdzie dwóch lub trzech będzie w imię moje, tam mój ojciec im da, a potem mówi, że ja będę z wami aż do skończenia świata i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy taką pewność. Zakończę tylko jeszcze takim czymś. Kiedyś uczestniczyłem w takiej konferencji księdza Michała Pabianczyka. To, co mi się spodobało, już kiedyś słyszałem, natomiast to jest taki kapłan, który był na misjach gdzieś tam w Afryce. Wyjątkowo pogodny człowiek i to taki Boży człowiek.
I on, to co mnie urzekło w tym, co mówił, wchodzisz na, z katolikiem to jest tak, wchodzisz na boisko, katolicy mają tak, że wchodzisz na boisko, na którym ma się rozegrać walka o zwycięstwo, ty i diabeł, i wiesz, że jest 10 do 0. Ja nie wiem, czy to dociera. Fakty są niezaprzeczalne. Wchodzisz na boisko i wiesz, że jesteś wygrany. Jak może następnym razem, może za dwa, bo jeszcze tam parę rzeczy chciałbym jeszcze dopowiedzieć, opowiem o tym, jak zwycięża się, jak widziałem, jakie zwycięstwa widziałem z szatanem, jak powołując się na Chrystusa, na Maryję, na Matkę Bożą. To jest nieprawdopodobne. To jest właśnie potęga Matka Boża, przez nią się modlić, przez nią ją prosić o wstawiennictwo Chrystusa. To jest jakbyś dziesięciokrotnie albo dziesięciu lepszych od ciebie poprosił o wstawiennictwo. Więc ta Matka Boża będzie wypraszała. I to jest siła Kościoła katolickiego, między innymi. Więc jeżeli będziesz z wiarą prosił, będziesz chciał tą wiarę mieć i będziesz ją gorliwie prosił, Panie, przymnóż mi wiarę, bo ze mnie taka łajza, że głowa boli, na przykład. Ja rozmawiam z Panem Bogiem tak jak z Panem Bogiem. Panie Boże, widzisz, że jestem nędza, widzisz, że w tym czy w tamtym nie domagam. Więc bardzo Cię proszę, daj siły, daj wszystko to, co mi jest potrzebne do tego, żebym to wytrzymał albo żeby to poszło. Na wszystko gwarantuję jedno, na wszystko masz odpowiedź. Na wszystko masz odpowiedź. Ta odpowiedź to jest nic innego jak Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, Pan, Bóg, który jest tu i teraz. Jeżeli się nie umiesz modlić, na przykład zacznij od tego. Panie Boże, jeżeli jesteś, jeżeli gość, który teraz do mnie mówi z internetu, ma rację, to przyjdź i poukładaj moje życie. Ale nie zapomnij, żeby było jasne, że ja tam chcę już teraz trochę tak pojechać po bandzie. Nie zapomnij jednak, że Pan Bóg jest miłosierny, jest cudowny, jest wspaniały. On Ci wszystko da pod jednym warunkiem, że pójdziesz i wyznasz swoje grzechy. To nie będzie tak łatwo, że o, ja tutaj będę sobie grzeszył, tak jak ludzie mówią, nie, żyją na kocią łapę, żyją w konkubinacie. O, jakoś Pan Bóg nam nie błogosławi. No jak ma błogosławić, kiedy cały czas grzeszysz i to jeszcze wystawiasz go na próbę? No jak możesz grzeszyć i jeszcze prosić go o pomoc? To jest układ, jak to widzę, układ partnerski. Jak facet z facetem mówi, że cię nie oszukam, a będzie przykład pewnie za czasów komuny. Jak ktoś powiedział, że nie zdradzi jeden drugiego, to przybita i tyle. Ale jak zdradził, to łachudra. W związku z tym Pan Bóg nigdy nie zdradza, a my czasami stajemy się łachudrami. W związku z tym, na szczęście dla nas, Chrystus, patrząc na naszą biedę, mówi, synowie, wracajcie. Kiedyś od księdza Pawlukiewicza usłyszałem coś właśnie takiego. Synowie, wracajcie. Co zrobił Judasz i Piłat? I przepraszam, Judasz i Piotr? Judasz zdradził, Piotr zdradził tej samej nocy. Judasz poszedł się powiesić, a Piotr zapłakał i wrócił do Chrystusa. Taka jest różnica pomiędzy wierzącymi a niewierzącymi. Niewierzący będzie widział beznadzieję, wierzący będzie miał nadzieję w Chrystusie. Bo Chrystus jest naszą największą nadzieją, naszą miłością, naszą radością, naszym wszystkim. Także życzę Wam wszystkiego dobrego. Zadanie domowe odróbcie. 6 rozdział, Księga Liczb, 20 chyba do 26, a co tam, więcej sobie poczytajcie. Usłyszycie coś, co Pan Bóg obiecał i obiecuje nam za każdym razem. Należy jedynie żyć z Nim w zgodzie, iść Jego ścieżkami. Także życzę szerokiej drogi, prostej, szerokiej drogi, bezpośrednio do nieba. Nawet życzę autostrady, najlepiej jakimś Ferrari, żeby nie zagapić się, żeby szybko jechać do Chrystusa, bo wtedy nie widzimy, co nam mija i wtedy cały czas mamy tylko jeden cel na oku. Z Panem Bogiem, niech Pan Bóg błogosławi, strzeże, prowadzi tych wszystkich, którzy mnie słuchają. Zaczynam się trochę rozkręcać na tym YouTubie. Nie wiem, do czego dojdzie, natomiast już rozmawiam z paroma moimi kolegami. Jeden z nich to jest były protestant. Chciałbym, żeby się podzielił tym, dlaczego jednak wrócił do Kościoła katolickiego. Już pomaluszku rozmawiałem z osobą, która myślę, że była opętana, może dalej jeszcze jest, więc on opowie o swoim nieprawdopodobnym doświadczeniu, trochę się podzielimy. Mam kilku kolegów, którzy chcą dać jakieś świadectwo, w związku z tym tak na
takie trochę interaktywny zrobimy, więc mam pewien pomysł na tego YouTube'a, na tę tak zwaną ewangelizację, na takie dzielenie się, żebyśmy wspólnie się umacniali, bo wiara bierze się ze słyszenia. To, co na początku, chyba pierwszym w moim wystąpieniu było komandos, jak to mówią, świadectwo, takie, tak to nazwałem, nie wiem dlaczego, nie? Może to jakoś zmienimy. O, teraz jestem komandosem Pana Boga, tak, teraz będę komandosem Pana Boga. Więc życzę Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego, wszyscy ci, którzy umocnili się, niech Pan Bóg, proszę również o modlitwę za mnie, Pan Bóg niech Ciebie, Twoją rodzinę, wszystko cokolwiek robisz, niech pobłogosławi, ale nawracaj się. Namawiam, proszę, błagam, nawracaj się, bo Pan Bóg jest ukochanym, miłosiernym, cudownym. Jednak jakieś warunki stawia, 10 przykazań i tak dalej. Dobra, nie gadam za dużo, bo już wiem, że i tak gadam jak najęty, taka moja natura. Z Panem Bogiem, kłaniam się nisko, z pozdrowieniem Bożym. Amen.